Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey i widzimy się w Sekiro. Otóż pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem wkradł się mały problemik. Nie być z wielkiego, tylko tyle, że po prostu wykonałem to, co teraz idę zrobić, czyli dojść do tego utrudnienia, o którym wam wczoraj opowiadałem. I paru innych rzeczy. No po prostu rozumiecie, tam dotarłem tam już... Za dużo tego już się plączę trochę, no ale kontynuując. Dotarłem do tego miejsca. Ale zapomniałem włączyć nagranie, dlatego też, no nie zobaczycie żadnych tej rzeczy do zebrania. Ale pokażę wam przynajmniej jak tam dojść. Później też pokażę co tutaj się znajduje. A na obecny moment po prostu idziemy. Jak się okazało, no musiałem wczoraj zlamić. I to dosyć porządnie, bo jak sami zresztą widzicie, to jest bardzo proste. A więc zaczynamy. Po pierwsze tutaj leżał taki dosyć istotny przedmiot, o właśnie biały wiatraczek. A druga sprawa jest taka, że tutaj właśnie też można wejść wyżej. To jest właśnie trasa do tego utrudnienia, które no będę za chwilę załączał. Ale najpierw wchodzi się tutaj. Tam się podnosiło, nie pamiętam co, chyba sakwę jakąś, tą standardową, oraz w tym przypadku było to... Gdzie to jest? To jest w innej kategorii chyba. Dziwne. Chyba, że tutaj czegoś... O, właśnie. Małpia nalewka. Poza tym, że tutaj dotarłem i tak dalej, to jest nowy typ przeciwników. Jak widzicie, trochę wkurzające, jeśli da się już im użyć tych wszystkich... Dobra, może nie tyle co użyć, co raczej wstanie się w ich tych płomieniach. Czarny proch tam też leżał. Kolejny posążek, od razu... Ja sobie po co ja go aktywuję. No i jest dzwon. Podchodzi się, czyta się coś tego typu. I... No, ja uderzyłem. Po czym... O nie! Ponure brzemię! I w ogóle... No, ogólnie dostałem właśnie coś takiego, demon dzwonu. Opis, co i jak. I w tym momencie zorientowałem się, że nagranie mi nie działa, więc no. Wróciłem. Tak więc, jak mówiłem, proszę, demon dzwonu jest mój. Dopóki nie stwierdzę, że gra jest aż po prostu niemożliwa do przejścia, będę próbował grać z nim. To znaczy, że szybko prawdopodobnie się poddam, ale... No. Oczywiście spróbuję jak najdłużej wytrzymać się. Pieseł. No. Dziwne, że jeszcze mnie nie zauważył. No. Zresztą w sumie nie powinienem narzekać, czy raczej się cieszyć, jeśli już. Okej, dobra, są kolejne karpie skarbów. Tak więc... Zbieramy łuski. I w sumie niedługo będę mógł pójść je na coś wymienić, tylko nie będę ukrywał, dalej nie jestem zdecydowany, czy zbierać na maskę. O której mogę przy okazji wspomnieć, że wiem jak działa. Pozwala po prostu wymieniać expy na siłę ataku. Tam chyba 5 poziomów doświadczenia na właśnie jeden poziom siły ataku. O, przeciwnik. Na co mi tutaj topór? W sumie nie wiem. Nie mogę listy kruk, shuriken. No jak widać właśnie, miałem wspomnieć, będziecie świadomi do tej, od tej pory zawsze, kiedy mam uruchomionego demona dzwonu, dopóki tego nie zrezygnuję. Jak widać pod moim paskiem życia, no taki minimalny obrazek się pojawił, właśnie reprezentujący tego, że tak to nazwę, pasożyta, który teraz żeruje na moich możliwościach. Oczywiście zrobiłem to głównie dlatego, że no, chciałem mieć łatwiejsze farmienie różnych rzeczy i w ogóle mieć też trochę większe wyzwanie, bo... I tak nie umiem w to grać, a chciałem po prostu pokazać
swoje możliwości w jak najlepszym świetle, więc... Może być ciekawe dla was patrzeć, jak się męczę jeszcze bardziej. Właśnie z powodu tego, że gram z dodatkowym utrudnieniem. A dla mnie będzie to dosyć ciekawe wyzwanie, patrząc na cały kształt. No, skąd tyle tych małp? Jakby tego dużo, aż za dużo. Prawdopodobnie czeka mnie śmierć. A, Sonrock właśnie. Ostatnio o tym mówiłem, że nie będzie długich odcinków, wyszło mi znowu ponad pół godziny. Tym razem nie liczyłem na coś takiego. Wczorajszy odcinek spada rekordowo szybko się wrzucił jak na długie odcinki. Ale wolę nie ryzykować, bo naprawdę mam złe doświadczenia z tym wszystkim. No. Tak więc, już widzicie moje wspaniałe umiejętności. Do tej pory nie wiem, czy jest to spowodowane tym demonem, czy bardziej sam w sobie faktem, że walczyłem z czymś, czego nie, z czym nie umiem walczyć i że ogólnie jestem lama i jełop i w ogóle wszystko, co się da. O, nie zebrałem czegoś. Dobra, zobaczymy, jak będzie. Na razie, jak mówiłem, łażę z demonem, dopóki mnie gra nie zacznie wkurzać aż nadmiernie, to spróbuję po prostu dać wam chociaż trochę motywu do podziwiania bądź śmiania się z moich nieudolności. No, dobra, teraz gdzie powinienem? Dobra, już kojarzę. Tylko najpierw oczywiście na dach, bo... Może coś przydatnego tam leży. No jasne, tak przydatnego, że okazało się to zwykłym odłamkiem naczynia, którego i tak nie używam. I mnisi! No tak, zapomniałem o tym. Dobra, czyli już po mnie. Czyli już po mnie. Więc nie zdziwcie się naprawdę, jeśli zginę. Tak swoją drogą wybaczcie, tak mam mówię właśnie. Ej, w ogóle zakręcone, ale jest wcześniej rano, a dzisiaj cały dzień będę... No, poza domem, więc... Tak trochę na prędce co nagrywam. I się zaczyna to takie... bredniejsze miejsce. Ale powiem szczerze, jesteśmy już blisko... celu podróży. Więc kto wie, może nawet okaże się, że... to będzie jakiś rekordowo... proste podejście, przynajmniej dla mnie. O, super. Teraz uczę, jak to robić. Ale nie, ja nie skorzystam. Dobra, tam jest ścieżka dalej, ale najpierw zgodnie z obietnicą, chociaż w sumie z tym, co sam mówiłem, nie z obietnicą. Właśnie idę po nowe drzewko umiejętności. Moje zmienie, nie, tylko na nich. Jak widać, nie jest trudno z nimi walczyć, ale są trochę wkurzający na dłuższą metę. W szczególności jak nie masz tykwy i musisz polegać na tabletkach, które masz tylko 3. Ale zauważcie, że zarobki, no, też się zwiększyły wraz z tym, jak demona przyjąłem. Tutaj chyba... A nie, był tutaj, no tak. Dobra. Albo idę w tą stronę, w którą chciałem, albo idę właśnie całkowicie gdzie indziej. Prawdopodobnie dotarłem nie tam, gdzie chciałem nawet, ale...
Pewnie wielkie koło. A może nie? No już sam nie wiem, czy dobrze idę, czy nie. Ostatnio tutaj byłem... Żeby nie kłamać, może na początku maja. Tak, jednak dobrze idę. Zaraz pojawi się kolejne drzewko umiejętności. A, swoją drogą właśnie, jestem już na swoim standardowym padzie, bo... Akurat... Jak mówiłem, dzisiaj rodzinnie wyjeżdżamy, więc... Nikt nie korzysta z kloca, więc mogę spokojnie z niego korzystać. Nie zaprzeczam, że z DualShockiem też przyjemnie się grało, no ale jednak przyzwyczajenie do tego pada... No przezwyciężyło. Owszem, Dungeon może jest wygodniejszy. Nie mnie oceniać, ale no... Jak już mówiłem, tak bym powtarzał też teraz, przyzwyczajenie. I tak jeszcze, póki tu jestem, mam czas, bo jak widzę już połowa czasu antenowego prawie minęła. To... Demon póki co nie wydaje mi się być zbyt trudny. I akurat przez jakiś czas mogę z niego spokojnie korzystać, no widzicie... No, jest. Bo szczerze powiedziawszy, nawet przez przypadek tego użyłem, nie zwracałem uwagi na nic. No i po prostu łaziłem z nim, nawet nie świadom tego, że mam jakąś klątwę. I jesteśmy prawie z tą, skąd przybyliśmy. No, i wróciliśmy. A więc tak, teraz czeka mnie dosyć... W sumie już nic w tej lokacji. Widzicie tutaj tych przeciwników? Do nich podejdę, jak już aktywuję sobie posążek. A, i właśnie jest tutaj jeszcze taka postać. Można powiedzieć, że dzięki pewnej poradzie od pewnej osoby, nie będę tu mówił nic więcej. Właśnie wiedziałem, że muszę tu przyjść, żeby spotkać tę postać, bo inaczej ten ending, który chcę osiągnąć, jest dużo trudniej zrobić. Ale więcej nie będę mówił. Jak widzicie, nie jest to zbyt nieprzyjemniaszek, patrząc tak po wyglądzie, ale... Forgive me, that child. She's the only one left. She must be lonely, trapped in that room by herself. She must be so lonely. You there? Who are you? What business do you have? I'm told that a special holy person lives here. Remarkably holy. That would be the child, I imagine. She's not here anymore. It's my fault. The child. She's confined within the inner sanctum. It's impossible to see her now. I see. Are you a shinobi? If that's the case, then, actually, I have a favor to ask of you. The child wanted to know the reason for her fate. If you do see her by some chance, please give her this. It's the least I can do for my own atonement. Właśnie z tego powodu można powiedzieć, że przybyłem. Nie wiem, co to tak właściwie ma zrobić, poza tym, że wiem, komu to przekazać. A teraz podejdę sobie do tych wrogów i wam pokażę coś ciekawego na ich temat. Tu nie pamiętam, czy jest wróg też, czy nie. A no jest. Więc patrzcie. Pewnie tu zginę. Ale nie o to mi chodzi teraz. No, super. Chcę wam właśnie pokazać jedną, powiedzmy, specyficzną właściwość tych postaci. Poza tym, że jak widzicie, bardzo łatwo je podpalić.
Prawdopodobnie tutaj naprawdę zginę. No ale jestem, powiedzmy, zmuszony do tego. I w sumie to też tłumaczy, dlaczego do tej lokacji powinno się tu przyjść trochę później. No proszę. Umarło se. I tyle. Niby umarło i tyle, ale otóż nie tym razem. I właśnie o to chodzi. Tutaj po raz pierwszy można spotkać się z wrogami nieśmiertelnymi. Oczywiście poza tym naszym kolegą do ćwiczeń. I ta lokacja później, jakby to najłatwiej określić, daje nam pewien sposób na radzenie sobie z nieśmiertelnością u wrogów. Tylko jak... chyba nie wiem czy... no... dobra, już się plączę w swoich słowach. Ale właśnie jak mówiłem, robi to później, więc na ten moment już prawie wszystko tutaj zrobiliśmy. Tylko jeszcze cofnę się trochę w jedno miejsce, bo chciałbym pozyskać jeszcze dodatkowe koraliki, które wiem, że można tutaj zebrać. I w sumie na tym będziemy kończyć prawdopodobnie, bo dzisiaj, jak mówiłem, odcinek musi być krótszy. Chociaż na zakończenie może pójdę kupić tego tą nową sztukę walki. Od tego gościa w garnku, co to kolekcjonuje łuski. Wiecie, tego tam w... no w przeszłości. Tak, w to miejsce też przyjdę później. Ale chwilowo, no nie będę 100% tej lokacji. Takie zbieranie znajdzie czy coś, to albo kiedyś na live'ie, który nie wiem kiedy będzie i czy będzie, albo na spokojnie zrobię to sobie poza nagraniem, bądź nawet w ramach odcinka, ale no później. Na razie idziemy do miejsca, które o dziwo napsuło mi sporo krwi, jak pierwszy raz tu przychodziłem. Szybciej, shurikeny, shurikeny! Wymarnowałem trochę tego, ale znacznie ułatwiłem sobie to miejsce. I jako, że charakter miejsca, do którego idę, jest dosyć ryzykowny, by iść tam bez tykwy, wolę nawet poświęcić te pastylki. Wprost mogę wam powiedzieć, że to, co tutaj zobaczycie, nie jest niczym szczególnym. Po prostu kolejny miniboss. Jeden z właśnie tego typu stworów, na którego odkryłem dosyć skuteczny sposób na walkę. Jednakowoż, jak zawsze to bywa ze mną, niczego nie można być w 100% pewnym, więc wolę mieć tykwę na zapas. Chociaż ta metoda walki tak de facto powinna całkowicie wyeliminować spotrzebowanie na tykwę. Tylko nie mogę tam spaść, dopóki nie wyeliminuję wszystkich tutaj. Bądź dosyć, że w ten sposób mogę sobie znacznie ułatwić. Dobra, już nie mogę ułatwić. Chociaż mogę w sumie. Wyjdę stąd, przyjdę jeszcze raz. Po problemie. Oponent, żeby nie było, jest badalnie prosty. I się wie, jak wykorzystać przewagę nad nim. A ja... już tak bym powiedział, wręcz chwała słońcu. I tak Dark Soulsowo trochę mówiąc, wiem jak wykorzystać moją przewagę nad nim. Więc na początek oczywiście skrytobójczy cios, żeby mieć tylko połowę walki. Po drugie, wyeliminować tego kogoś. Po trzecie, uciec od tego minibossa. Znaleźć cukierek redukujący obrażenia postury. I jestem gotowy do starcia z tym bossem. Czy prawda ma ten jeden... no! Bez jaj! Dobra, właśnie o tym mówiłem. No, ma jeden atak ten taki... nie pamiętam jakiego to typu. No ale kontynuując, właśnie sposób na niego polega na tym, że trzeba mieć ten cukierek redukujący obrażenia od postury,
aktywny i po prostu blokować wszystkie jego te szybkie machnięcia. Dlatego też pewnie stracę wszystkie, bo znając życie mam ich mało. Tak. Jak widzicie, emocje są. Tykwy nie ma. I proszę. Lepsza wersja prochu, tym razem żółty. Kolejny koralik. I trochę gotówki. Wiecie co, powiem szczerze, że z nim akurat walczyłem jeszcze przed odkryciem dzwona demona, więc możliwe, że dzwon trochę to utrudnił, ja nie wiem. Ale no to by było tyle. Więc w sumie no, można powiedzieć, że lokacja już ukończona. Wracamy więc do świątyni, montować nowe narzędzia, zająć się smoczym morem, no w sumie czemu nie, zrobię to. A potem, no w sumie, mogę powiedzieć, że już tyle na dzisiaj. A nie zapomniałem, jeszcze pójdę kupić tą zdolność. Więc najpierw Emma. I've been waiting for you. Any progress? Yes. I've found some answers. The source of the dragon rot is the stagnation in your blood. What causes the stagnation? The blood has only a limited amount of power available to it. Let's say you've used all of this power, and then you attempt to resurrect again. The resurrection still occurs, but it must draw on power from another source. From those that have the dragon rot? I believe so. For those who have the dragon rot, the natural life force that everyone has, that allows them to live their lives and function as human beings, has been taken from them. Their blood has stagnated. Can it be cured? Yes. By giving back what has been taken, here you are. I właśnie, kolejna kropla smoczej krwi. I amulet, który pozwala właśnie usuwać smoczy mur. W sumie nawet to zrobię. Bo no, bądź co bądź, jeśli odcinek ma być krótszy, to chciałbym też wam przy okazji dać kilka takich ciekawszych rzeczy. I jeszcze na szybko, póki tu jestem, to wezmę sobie to, bo zwiększa wypadanie kwoty i przedmioty, a ja takie rzeczy lubię. No, będę musiał jeszcze to się nauczyć, potem ewentualnie jakieś inne rzeczy. W sumie to ja będę musiał od razu też wziąć. Więc no, to jest teraz mój cel. A, o Jezu, jeszcze smoczy mur, zapomniałem o nim. No to teraz dajemy kilka dialogów z rzeźbiarzem. Seems the sculptor's dragon rot has been cured. Yes. Please, give this to him. No i sakę za szyjny. What is it? Napój alkoholowy na bazie ryżu, jeśli się nie mylę. It's his favorite tea. I thought it would be a fitting way to celebrate his return to health. No więc właśnie teraz, kiedy jest z nim dobrze, to damy mu w sumie dużo tej herbaty. No i posłuchamy paru opowieści. Did you know? Quite the busybody, aren't you? Dobra, ale jeszcze zanim właśnie coś, to nowe narzędzie montujemy, w tym przypadku dzidę. Zobaczmy, czy jest coś wartego ulepszenia. W sumie to jest. Tutaj dalej nie mam narzędzia. Ale to by mi się przydało tak całkowicie szczerze osiągnąć, ale no nie mam materiałów, więc na razie nie będę się tym bawił. No i dajemy najpierw sakę z Ashiny, potem małpią nalewkę. This tea smells pretty good. Suppose I'll have some.
I właśnie dzięki temu można poznawać historię rzeźbiarza i ogólnie świata. This tea reminds me of Emma's father. About Lady Emma's father. Dogen. He was an extraordinary doctor. He was also very well versed in mechanisms and devices. Better put, he was obsessed with mechanisms to the point that it affected his health. He didn't take much else seriously, but I owed him my life. And we could say that you owe him your life as well. What do you mean? When I lost my left arm, Dogen created that thing, which has now become your left arm. The first version was a complete failure, didn't work at all. So he remade it. Then he remade it again and again, countless times. What? He told me I needed to practice with the prosthetic in order to use it properly. So Emma would pester me into carving her spinning tops and other toys. After much training of that sort, it came to be called a shinobi fang. In other words, that prosthetic arm is Dogen's legacy. His legacy? So much time has passed. While I have abandoned my shinobi ways, that alone I could not bear to abandon. No matter what I do, thus is the fate of those who owe a deep karmic debt. You'll understand when you try carving one for yourself one day. So... Czyli jeszcze nie ma nowych dialogów, no więc dajmy, no w sumie małpią nalewkę. I brought something for you. Monkey booze, is it? Ah, it burns the throat same as ever. This really brings back memories. Did you drink this often? I trained in the techniques of the shinobi, in the valley where the monkeys dwelled. By yourself? No, there were two of us. We were rogue shinobi. There was no proper master for the likes of us. That's why we went to the valley. To run, to jump, to clash swords. Where one slip would mean your doom. That was how we trained. We came to move exactly as monkeys did after a time. I drink this monkey booze whenever I tired of training. And I'd listen to the howl of my partner's whistling finger while I drank. Howl? It was from his unique ring. Whistling through that ring would fill the valley with a somber melody. Strangely enough, I enjoyed that sound. I listened to it so often. Oczywiście, jak można się spodziewać. Jeśli wspomina o jakimś palcu z piersiami, który daje gwizdanie, można się spodziewać, że no dostaniemy go, będzie częścią naszej ręki. Dobra. Dalej niczego nie ma, więc to tyle. Mechanical barrel. So many possibilities. I can use various purifying agents to further hone that fang of yours. So if you find something of that sort, be sure to bring it my way. Dobra. Tak więc na zakończenie, jak już mówiłem, idziemy na zakupy. W tym wypadku, jak mówiłem, ponowną technikę walki. Nieco. I będziemy kończyć, bo tak czy jak zaraz już wychodzi 30 minuta, a nie mogę do tego dopuścić. Jak tak przeglądałem ostatnio swoje filmy, mogę wam jeszcze wspomnieć, że odkryłem, że idzie mi dużo sprawniej niż ostatnio. Dużo sprawniej i dużo płynniej, mniej się zacinam. Nie, ale to wina tego, że po prostu znam grę. Chociaż, żeby nie było, nie znam całej gry jako taką. Niektóre rzeczy mogę kojarzyć, lokacje mogę znać, ale jak przez mgłę, bo przebiegałem przez nie, nie ukrywam. No i właśnie, można u niego kupić parę rzeczy. Co prawda jednej brakuje już tylko do prawej części maski. A żeby nie było, no z chęcią bym sobie skompletował maskę.
No ale wezmę to wszystko, bo no jednak jest to dosyć ciekawa technika. A jeśli się nie mylę, jest achievement za zbieranie wszystkich, więc no, tym bardziej. O, i można pogadać. No tak, chcę się stać karpiem. No a więc, co tu ta technika? I w sumie pokażę wam, jak ona działa. Chociaż prędzej będę łaził z tym, bo to jest dosyć ciekawe. Ale najpierw proszę. Szybkie i fajne. Bardzo lubię tą technikę, nie będę ukrywał. Ale... to też jest fajne, więc rozumiecie. Napiszcie może, którą byście preferowali. A póki co, no, ja będę kończył. Co mi tak już jest znowu ponad pół godziny, więc... no się nie udało. Ale pokażę wam przynajmniej tą technikę. Jej największa zaleta jest taka, że jak zazwyczaj już trafisz raz, to nie ma przebacz, drugie i trzecie trafienia są gwarantowane. Więc jeszcze tylko, tutaj pokażę po raz kolejny. W sumie to jest dalej technika dla mnie, można sobie spamić ile się chce, przez jej prędkość i nawet sobie sporą skuteczność, ale dobra. Cię jeszcze rozgadam i wyjdzie, że samą godzinę będę miał odcinek. Tak więc, no nie będę szedł teraz już do posążka, mam nadzieję, że wam się podobał. Łączymy dzisiaj właśnie wyjątkowo na dachu. No i po prostu trzymajcie się. Hej!